Jak na to vzpomínáš? Big entrance, ne? No, začátek v Česku, no, byl mocný, jo? No, přes Panáško bylo vozítlo, po Panášku už nebylo. Zostaly sedáčky a převodovka a, no, byl to těžký čas pro nás, jo? No, ale dva týdně później była Szumawa, a Szumawy to wygrali, więc myślę, że cały zespół, tam moc nasi sponsorzy, moc ludzi chciało nam pomóc, a dzielali wszystko, żeby my startowali w Czesku, a zaczęli ten bój o tytuł w produkcji Wozita. I taki był zaczątek w Czesku. W Czesku ja myślę, że naprawdę to jest naprawdę moc rychlych jeźdźców w tym narodowym czempionacie w Czesku. I pro mnie to jest wielka szkoła jeździć i startować takimi wozidłami, jak teraz mogę. Subaru, a teraz jedziemy Ford R5. I myślę, że drugi rok w R5 będzie lepszy, a to już nie będzie szkoła, tylko teraz już myślę, że jest czas, żeby robić wysłetki. No, to było ciężkie, bo ciężkie. Z Wasławy my nigdy nie wiedzieli, co nam udziela, jo? A z Martinem wygrać w Zlinie, w Baru, o, to był bój taki, że każda LZ, każda zataczka to był 110%, ale wygrali. Bardzo fajne walczenie. No, super. Tak, czekaj za mną, że tak byli. Nie wiem, myślę, że to nie jest dobre. Rally to jest wszechno wozidło, jo? To jest ten wykon, to jest to, że jest ten wyfug, jo? Że to jest głośne, że to jest ta adrenalina. A jak elektryczne wozidła są, no co? Nic. Okej, to musi być ten benzin, musi być ten wyfug, musi być... To jest rally, to są wozidła, które... Nam się to dzieli, jo? 2018 będzie Mistrzostwa Czech R5, Fordem, co Polska gra i sport. Będzie to nowy team. Będzie to team Kovacs Racing Team. Jako mędnik GK Ford, czyli to jest nasz sponsor, z którym już 8 roków startujemy. To nasz sponsor już od zaczątku. A letos będzie Kovacs i będziemy prezentować Kovacs w Czesku i w Polsce.